Cześć, witajcie w Kogucie i Łączce, ja nazywam się Michał Kogut, a dzisiaj pokażę Wam, jakie były wyniki naszego nawozu, który był mocz. Wyniki nie były najlepsze, ale o tym za chwilę. Zapraszam. Jeżeli mowa już o moczu, pomysł był całkiem niezły, teoretycznie miał działać. Jednak niestety nie okazał się dość korzystny dla roślin, dlatego został zmieniony mocz na zwykły nawóz mineralny, tkany, ten co zawsze. Ale jakie były symptomy tego, że coś było nie tak? Otóż po dodaniu tego moczu, po około dwóch dniach, woda zaczynała być mętna. Parametry tej wody zaczęły wariować. pH poszło do góry, EC poszło do góry. Zaczęło to tak niszczyć system korzeniowy roślin, że nie szło tego utrzymać. Lałem pH minus. W końcu po 3-4 dniach udało się to ustabilizować. No i potem rosło. Gdy rosło, nie było jakichś większych odchyłów od normy, ale gdy zacząłem zrywać chociażby truskawki, okazały się one takie nie tyle puste w środku, ile takie chubowate, takie nijakie, bez smaku, no po prostu taka woda zamknięta w opakowaniu i tyle. To samo było z ziołami czy z innymi rzeczami, też takie były, no bez smaku to było wszystko. Dlatego no wszystko trzeba było zmienić. Podejrzewam, że właśnie w wielkotowarowych uprawach hydroponicznych, czy to jak jest zrywane zielone rośliny, czy to jak parametry nawozu są nieodpowiednie, nie jest zbyt bogaty ten nawóz, to wtedy też takie smaki dziwne wychodzą. Nie wiem, czy podzielcie się w komentarzach, czy tam na grupie na Facebooku hydroponiki napiszcie, czy próbowaliście, czy wyniki mieliście podobne. Robiłem to 2 razy, potem wlałem znowu następną partię tego domowego nawozu i efekt był taki sam. Także myślę, że mocz nie nada się jako jedyny nawóz, może być jako suplement taki dla roślin, ale to doniczkowych, czy na polu uprawnym, pod drzewa, czy coś w tym stylu, czy dla traw, dla łąki, czy czegoś takiego. Także to nie będzie jako jedyny nawóz. Pokażę Wam za to, jak to wszystko mi tutaj urosło i troszeczkę sobie tego przytniemy, chodźcie. No i zobaczcie, jak to wszystko ładnie porosło. Mamy tutaj nasze oregano, piękne, pachnące. Wszystko jest fajnie. Trzeba to przyciąć co jakiś czas, bo się nie mieści. Tutaj przycinam to cały czas sukcesywnie. Przycinamy to jeszcze raz. Bierzemy całość dość nisko i przycinamy. Raz, dwa, potem takie coś możemy sobie włożyć do szklanki, jakiegoś dzbanka czy innego słoika. No i będzie nam utrzymywać świeżość. Tak samo jest tutaj z koperkiem. Koperek bardzo buja do góry. Lampa jest na górze, żebyście widzieli wszystko to jak jest. Koperek sobie też przytniemy, bo nie ma za dużo miejsca na niego. W ogóle to wszystko wyłocimy tutaj. Pamiętajcie, żeby Wasze uprawy Wam nie podskoczyły do lampy, bo jak tam dojdzie do chociażby czy to HPS-a, to Wam się po prostu tylko łodyżka przypali. Ale gdy dojdzie Wam do LED-a, to jest takie ryzyko, że poprzez podniesienie temperatury przy tym chipie LED wystąpi taka temperatura, że radiator już nie wyrobi, no i Wasz chip LED spadnie. Się już tak zdarzyło raz albo 2 razy przez nieuwagę. Ale jak się za rzadko sprawdza parametry, za rzadko się otwiera, tylko po to, żeby coś zjeść, no to tak to się potem kończy. Ale mam nadzieję, że jesteście bardziej uważni ode mnie i nie popełniacie takich podstawowych błędów. O, i widzicie, co się pojawiło? Pojawił się nam szczypiorek. Zobaczmy, jakie korzonki ma. O, takie oto cudo. Aha, jakiś szczypioreczek. Sam raz do zjedzenia. Jak chowacie korzenie, to zwróćcie uwagę, żeby nie pociąć ich o krawędź pudełka. Ona zawsze jest w plastikowych, domowych pudełkach dość ostra. Także też trzeba zwrócić na to uwagę. Chowamy to. Można przekręcić troszkę. I co się nam tu jeszcze pojawiło? Truskawka. Jeden jest taki problem zasadniczy przy uprawach roślin na liście. Z roślinami, które kwitną
i dają owoce. Jest taki, że te na liście potrzebują dużo azotu, a te na kwiatki potrzebują fosfor i potas. I stąd właśnie musimy wyważyć sobie taki nawóz pół na pół, jeżeli połowę roślin mamy kwitnących, to połowę nawozu na kwitnienia, połowę na wzrost. Jeżeli wszystkie mamy rośliny takie liściaste, to nawóz po prostu na wzrost, na wegetację. A jeżeli mamy tylko kwitnące, już zakwitły, w danym momencie zobaczymy zalążki pierwszych kwiatków, no to wtedy lejemy tylko na kwitnienie. Zobaczcie, bazylia rośnie jak oszalała. O, nawet już takie wypustki puszcza. Przytniemy ją sobie troszeczkę niżej, żeby nie szła nam do lampy, bo z nią jest największy problem, jak idzie do lampy. Przytniemy ją tak definitywnie. Mam nadzieję, że coś z niej odrośnie. Ale twarde. Widzicie, jak jest drewniałe? Niezłe. A też będzie na jakąś sałatkę. Przepis na sałatkę wam podam. Oregano, listki poodciągać, bazylia pociąć na kawałeczki, jeżeli uda wam się wyhodować, albo jeżeli nie macie wyhodowane, pomidory na plasterki, albo na takie, jak to się mówi, dzwonki, ćwiartki, takie trójkąciki. Wtedy wszystko mieszamy, troszeczkę cebuli, te wszystkie nasze przyprawy, co tutaj mamy, śmietana, sól, pieprz, papryka w proszku, co tam ewentualnie robić, jakieś oregano już mamy, także już nie trzeba dawać w sypkiego. Możecie śmiało sobie zjeść. I co wycinamy dalej? Tą naszą bazylię. Wytniemy to wszystko. Zobaczycie, co się pojawi po drugiej stronie. A tniemy to wszystko. Nic mu nie będzie. A już od nowa się posieje. Ciekawimy, jak wasze uprawy. Wrzućcie jakieś foty na grupie u nas na Facebooku, link macie w opisie do grupy. Pokażcie, pochwalcie się. Może czegoś się od was nauczę, może zrobiliście coś ciekawego, czego ja tutaj jeszcze nie zrobiłem, a warto by było. Dlatego wrzucajcie śmiało, pytajcie o porady, tam są inni użytkownicy zapaleni też w hydroponice, którzy chętnie wam doradzą na początek, co zrobić, jak zrobić, co się zaopatrzyć. Gdzie się zaopatrzyć może nawet. Także myślę, że wszystko będzie w porządku, jeśli się weźmiecie za to. To jest świetne hobby, które się może przerodzić też nawet coś więcej niż hobby, bo uprawiając takie rośliny zmniejszacie koszt pozyskania żywności. No nie mówię, że w takim boksiku zmniejszycie koszt pozyskania, bo no bo wiadomo, prąd kosztuje, ale jeśli uprawiacie to na polu, czy na dworze, na parapecie, czy na balkonie, no to ja nie widzę żadnych problemów, to jest świetna sprawa. I tam się tu pojawiło co? Pojawiła nam się poziomka. Poziomka kwitnie, poziomka przeżyła, część nie przeżyła, to trzeba było wyrwać przy nasadzie te zeschłe, żeby nie gniły. I może będą wreszcie jakieś poziomeczki, bo kwiatki ma, zapylić się chyba zapyliło w końcu. I truskaweczka nam się fajnie rozrasta. Truskawka też przecierpiała przez ten nawóz z moczu, dlatego wytniemy jej te liście suche. I zobaczcie, tyle było zeschłych liści, których się pozbyliśmy. Dzięki temu odsłonimy troszeczkę owoce i tak samo zrobimy miejsce dla świeżych liści, które będą mogły pobierać sobie światło z naszej lampy. Także kolejny raz pokazuję wam, że uprawa w hydroponice nie jest niczym trudnym, że możecie to robić we własnym zakresie. No i wiecie, że nawóz z moczu się raczej nie będzie nadawał. Ja was zapraszam do subskrypcji, polubień, udostępnień i komentowania. I zapraszam na następne odcinki. Cześć!